Przed nami setna rocznica wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Jest z nami senator Grzegorz Perczkis, który jest inicjatorem uchwały upamiętniającej to wydarzenie. Dzień dobry panie senatorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie senatorze, to wydarzenie jest jednym z najważniejszych w historii naszego regionu. Skąd pomysł na to, żeby ta uchwała upamiętniała i co z tego wynika, co zawiera się w tej uchwale? Wspólnie z senatorem Czerwińskim podjęliśmy decyzję, że trzeba zainicjować powstanie tej dla naszego regionu, jak pan redaktor słusznie zauważył, cennej bardzo uchwały, dlatego że są takie pewne nieścisłości, są kontrowersje, zwłaszcza w mediach ostatnio wzbudzane w stosunku do samego czynu powstańczego, samego aktu chęci wyrwania się spod niewoli, chęci przyłączenia się do macierzy polskiej i tą uchwałą pierwszą inicjujemy pewną trylogię, pewien etap dochodzenia tutaj tego terenu Śląska do polskiej macierzy. Mówi pan o jakichś kontrowersjach w mediach. Co pan ma na myśli? Znaczy, kontrowersyjne wydają się uchwały podejmowane przez organy samorządowe. Kontrowersyjne choćby dlatego, że wzbudzają kontrartykuły, wzbudzają jakieś być może niepotrzebne przy okazji tej konkretnej bardzo zacnej rocznicy setlecia powstania śląskiego pierwszego, niepotrzebne zupełnie kontrowersje. Takie artykuły się pojawiły, takie dyskusje się pojawiają. Z jednej strony dobrze, to oznacza, że dyskutujemy o historii, ale z drugiej strony jest pewna zauważalna relatywizacja elementarnych, kluczowych, podstawowych idei, pojęć tych powstań śląskich. No to konkretne przykłady, panie senatorze. Co pana zdaniem jest przeinaczone i należałoby to wyjaśnić, jednoznacznie powiedzieć? Znaczy, historycy nie mają wątpliwości, że to nie było powstanie brata z bratem. A tak czytamy, zresztą czytamy o takiej bratobójczej walce, czy w domniemaniu wojny domowej odnośnie pierwszego powstania śląskiego. To nie była walka brata z bratem, to była walka powstańców śląskich, polskich z Niemcami, którzy na tym zaborze ich po prostu gnębili. Ta uchwała powstawała kilka miesięcy. Jak przebiegały prace nad nią? Tutaj w szczególe to właśnie ja mówię tutaj o emocjach, o pewnych wrażeniach związanych z tym, że jestem Polakiem. Natomiast tą uchwałę zleciliśmy do napisania tez, zleciliśmy profesorom Instytutu Pamięci Narodowej ze Śląska pod przewodnictwem profesora Adama Dziuroka. Ci profesorowie sporządzili tezy tej uchwały. Ta uchwała była opiniowana przez dwóch innych profesorów, przez profesora Terleckiego i profesora Żaryna. Ci profesorowie przeprowadzili jej weryfikację pod względem, głównie chodziło o ilościowym, bo te tezy były znacznie bardziej obszerne i po dopasowaniu tych tez do objętości, jaka jest zwyczajowo przyjęta dwóch stron, uzyskaliśmy uchwałę, którą żeśmy przedstawili. I zależało nam na tym, żeby ta uchwała nie odnosiła się do jakichś emocji takich narodowościowych, tylko żeby zawierała pewien zestaw niekwestionowanych dat, miejsc, zdarzeń i osób, które są z tym pierwszym powstaniem związane. I tak właśnie zostało to zrobione. Mogę powiedzieć z nieukrywaną dumą, że przedstawiciel opozycji, który wystąpił podczas prezentowania tej uchwały w Senacie, pochwalił właśnie za takie sformułowanie tej uchwały. Że ona jest bez emocji, nie podkręcania atmosfery, tylko w takiej atmosferze dużo spokojniejszej. I że jest to pewne uporządkowanie faktów historycznych. To ważne, bo to dosyć duży akt. Uchwała Senatu jest dosyć wysokim rangą aktem prawnym i tam sytuujemy pewne wydarzenia. Rozumiem, że ta uchwała została już przyjęta. 9 maja Senat Rzeczypospolitej przyjął tą uchwałę. I można jej treść przeczytać albo na stronach internetowych Senatu, albo na stronie pana senatora. Można ją przeczytać, ona jest tłoczona, drukowana w Monitorze Polskim. Podlega ogłoszeniu jak każda inna uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.